Witajcie drodzy, temat drugi, niewolnik wierny jest tropny. On się łączy bardzo szczegółowo z ciałem kierowniczym. Przejdźmy do materiału. Chociaż większość czytelników nie przykłada większej uwagi do sługi wiernego i roztropnego występującego w podobieństwie Jezusowym w Ewangelii Mateusza 24-45, to dla świadków Jehowy jego tożsamość jest żywotną kwestią. Ja uważam, że to jest najbardziej podstawowa i najbardziej ważna nauka u świadków Jehowy, która, jeżeli nie jest prawdziwa, no to obala wszystkie wierzenia świadków Jehowy. Chcąc skłonić świadka do opuszczenia organizacji, wystarczy udowodnić, że niewolnik wierny i roztropny, według przekładu Nowego Świata, nie jest tym, za kogo go uważa Towarzystwo Strażnica. Wobec tego, kim według Towarzystwa jest niewolnik wierny i roztropny? Z Mateusza 24-45. Odpowiedź jest zależna od tego, kiedy zadałbyś to pytanie. Pierwotnie w literaturze Towarzystwa Strażnica niewolnika wiernego i roztropnego utożsamiano z tym sługą, całym ciałem Chrystusowym. Jest to strażnica z 1881. Mówiono, że jest nim zbiorowo cały zbór chrześcijański. I to by się zgadzało. Ale popatrzmy dalej. Później, kiedy nastało jaśniejsze światło, Towarzystwo przez wiele lat nauczało, że 24 rozdział Ewangelii Mateusza wskazuje, że niewolnikiem wiernym i roztropnym jest pojedyncza osoba, mianowicie założyciel tego ugrupowania i pierwszy prezes Towarzystwa Charles Taze Russell. Strażnica bez wahania ogłasza, że wiernym i mądrym sługą jest brat Russell. Strażnica angielska z 1 marca 1917 roku. Nieco później, słuchajcie, następna zmiana. Nieco później ponownie nastało jaśniejsze światło, już takie bardzo jasne. Także przywrócono wcześniej odrzuconą naukę. W lutym 1927 roku ostatecznie sprostowano błędny pogląd, że sam Russell był sługą wiernym i roztropnym. Dzieje świadków Jehowy w czasach nowożytnych Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie rocznika świadków Jehowych na rok 1975, strona 33-34. Z tych powodów towarzystwo obecnie naucza, że zbiorowym słudze składającym się z ciała Chrystusowego lub klasy pomazańców z pozostałych ponad 8 tysięcy namaszczonych duchem weteranów, którzy są jądrem organizacji strażnicy i twierdzą, że należą do 144 tysięcy mających nadzieję niebiańską. Dlaczego właściwa tożsamość niewolnika i roztropnego ma dla świadków Jehowy tak kluczowe znaczenie? Ponieważ wierzą oni, że od ich stosunku do tego niewolnika zależy to, czy są prawdziwymi chrześcijanami, czy nie, czy rozumieją Biblię, czy nie, czy otrzymają życie wieczne, czy nie. I słuchajcie, strażnica z 1 października 1991 roku, strona 20. Kto chce być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, musi odpowiadać wielu wymaganiom. Chrześcijanin powinien uznawać zwierzchnictwo niewolnika wiernego i rozumnego. W ten sposób jesteśmy oświecani Bożymi odpowiedziami na obecne problemy, odpowiedziami, które wyjawiają, w jakim strumieniu czasu żyjemy i jak możemy układać skuteczne plany na przyszłość. Te odpowiedzi docierają do nas za pośrednictwem kanału klasy niewolnika wiernego i roztropnego, którą posługuje się Towarzystwo Strażnica jak swą agencją wydawniczą. Przebudźcie się, angielskie, z 8 października 1991 rok. Strażnica, 1 maj 1992 rok, strona 31. Trudno oczekiwać, by dostrzegł to światło ktoś, kto tylko czyta Biblię, nie korzystając ze środków zgotowanych przez Boga. Słuchajcie, Bóg coś więcej zgotował niż Pismo Święte według świadków. Dlatego Jehowa Bóg ustanowił niewolnika wiernego i rozumnego, zapowiedzianego w Ewangelii według Mateusza 24:45-47. Oni tu uważają, że to jest proroctwo, nie przypowieść. Obecnie tego niewolnika reprezentuje ciało kierownicze świadków Jehowy, jakbyście nie wiedzieli. Strażnica z 15 stycznia 93 rok, strona 18. Na koniec mówca powiedział: a zatem wszyscy dalej gorliwie popierajmy niewolnika wiernego i rozumnego. Jedynie pod tym warunkiem wszyscy ludzie o usposobieniu owiec będą mogli już wkrótce usłyszeć uszczęśliwiające słowa: chodźcie wy, którzy dostąpiliście błogosławieństwa od mego Ojca, odziedziczcie królestwo.
Pozując na tego niewolnika, grupa przywódców cieszy się duchowym autorytetem i doczesną władzą na miarę średniowiecznych papieży w Kościele katolickim. A szeregowym świadkom nakazuje: jest nadzwyczaj ważne, żebyśmy byli posłuszni poleceniom niewolnika, tak jak słuchalibyśmy głosu Bożego. Strażnica, numer 4, 1959 rok, strona 3, akapit 7. Czy naprawdę jest stwierdzeniem strażnicy, że Jezus zapewnił, iż powoła niewolnika wiernego i roztropnego, który będzie mu służył jako kanał łączności? Jak chrześcijanie mogą odpowiedzieć na twierdzenie, że w dobie dzisiejszej niewolnik wierny i rozumny jest związany ze świadkami Jehowy i że reprezentuje go ciało kierownicze tychże świadków? Strażnica z 1 lutego 93 rok, strona 16, akapit 8. Ja to podaję wszystko, żebyście się mogli znaleźć. Przekonująca odpowiedź może doprowadzić do tego, że świadek Jehowy zostanie uwolniony z niewoli. Najskuteczniejszą odpowiedzią jest przytoczenie świadkowi nauk, które już zostały przekazane, fałszywych proroctw, nagłych zwrotów doktrynalnych, jawnych zwiedzeń i tym podobnych, co udokumentowano w tej książce i w dziełach w niej cytowanych. Dlatego ja to wszystko wam podaję, kochani. Zachęć świadka, by sprawdził te cytaty, wyszukując je w biblioteczce znajdującej się w sali królestwa albo w internecie. Z uwagi na to, że te fałszywe nauki nie mogą pochodzić od Boga, przywódcy organizacji strażnicy przekazują własne idee lub są kanałem łączności, którym nie posługuje się Bóg, lecz ktoś inny. Jeśli były świadek przestanie być zwolennikiem organizacji strażnicy, to czy musi gdzieś indziej szukać jakiegoś innego niewolnika wiernego, roztropnego, którym obecnie posługuje się Bóg? Nie, kochani, nie. Po przeczytaniu z tego kontekstu wynika, że jest to podobieństwo i ono się odnosi do nas wszystkich. Zatem samo Towarzystwo Strażnica przy pewnej okazji przyznało, że Jezus podał to podobieństwo, chcąc indywidualnie zachęcić każdego ze swych naśladowców, by zamiast być złym niewolnikiem, był niewolnikiem wiernym i roztropnym. I tu jest Wnikliwe poznawanie pism, 2006 rok, strona 198 i Strażnica, 1 października 2004. Nie istnieje żaden pojedynczy lub zbiorowy niewolnik, do którego musielibyśmy obecnie się zwracać, jak do boskiego kanału łączności. Tyle w temacie niewolnika wiernego i roztropnego. Pozdrawiam serdecznie, czekajcie na część trzecią.